spotkania, wspomnienia, wzruszenia, gratulacje i podziękowania towarzyszyły jubileuszowi bielskiego medyka. Tą zacną uroczystość celebrowało kilka pokoleń uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości. Historia szkoły sięga 1957 roku, kiedy to powołano średnią państwową szkołę pielęgniarstwa. Jako zespół szkół medycznych i ogólnokształcących placówka funkcjonuje od 1996 roku. Wychowuje ona młodych ludzi w duchu odpowiedzialności za innych, wrażliwości na ich potrzeby oraz otwartości na świat. Dziękujemy wszystkim absolwentom i dawnym nauczycielom za tworzenie historii i budowanie tradycji tej szkoły. Dzięki temu mamy solidne fundamenty, żeby mieć właściwy system wartości i istnieć wśród innych szkół. Szkoła od lat funkcjonuje zgodnie z pewnymi ideami, które przekazała nam Hanna Chrzanowska i dlatego do dzisiaj kierujemy się zasadą z szacunkiem do wiedzy i człowieka. Hanna Chrzanowska to człowiek gigant, tak można powiedzieć. Patronka, którą macie, to nie tylko wzór do naśladowania, ale pewnie stawia się za wami u Pana Boga. Wypowiedziano tu już dziś słowa z szacunkiem do wiedzy i człowieka. Jako rodzice uczniów tej szkoły dobrze wiemy, że nie jest to tylko pusty slogan. Te zasady wcielone w życie zbudowały wizerunek szkoły bezpiecznej, przyjaznej, wspierającej rozwój młodego człowieka. Z okazji Święta Szkoły życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego na dalsze, jak najdłuższe lata jej rozwoju. By kolejne lata funkcjonowania Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących były równie udane i pomyślne, jak mijające właśnie 6 dekad. Drodzy uczniowie, życzę Wam, aby szkoła była dla Was miejscem odkrywania i rozwijania swoich pasji. Wszystkim pracownikom tej szkoły życzę, żeby to było dobre miejsce pracy. Składam gratulacje z okazji rocznicy 60-lecia szkoły. Wymagała ona zaangażowania Was wszystkich ciężką pracę, którą doceniliśmy w tym tygodniu. Przygotowania zaczęliśmy dużo wcześniej. Właściwie 2 lata bardzo intensywnie pracowaliśmy, ale jesteśmy takim gronem pedagogicznym, które wspólnymi siłami pracuje i każdy był zaangażowany. Szanujmy wspomnienia, bo warto coś mieć, gdy zbliży się nasz pędysiek. Po 44 latach. Pierwszy raz. Pierwszy raz będziemy miały okazję wejść do środka. Po wspaniałej gali spotkania absolwentów odbyły się w gościnnych progach szkoły. Były wspomnienia, śpiew i śmiech. Jestem bardzo wzruszona, jestem bardzo zadowolona, że najstarsi absolwenci szkoły do nas w dniu dzisiejszym przybyli. Również, że tak duża grupa absolwentów liceum medycznego, czyli pani pielęgniarki, położnej, techników farmaceutycznych, zawodów medycznych odwiedziły dzisiaj naszą szkołę i uczestniczyli w gali obchodów w Bielskim Centrum Kultury. I bardzo też cieszę się, że nie zapomnieli o nas uczniowie z liceum ogólnokształcącego, bo to liceum powstało w 1991 roku, czyli mamy już 26 lat. Ja chciałam przyjechać za wszelką cenę tutaj. Zwoliłyśmy się nawet z pracy, żeby móc spotkać się z dziewczynami. Jechałam dzisiaj rano o 12 w Bielsku. Jechałam całą noc, żeby się spotkać z moimi uroczymi koleżankami. Przyjechałam z Austrii, z Vorarlbergu. Ułożyło, że nas tutaj w sumie jest 6 osób. Rocznik ukończenia 87. 68-73. Wychowawczynią była pani Maria Kwiatkowska. Byłyśmy jedną z najbardziej zgranych klasy w tej szkole. Myślę, że nauczyciele wszyscy nas pamiętają. Miło się wspomina. Bardzo się cieszę, że kończyłam tą szkołę, dlatego że później poszłam do pracy do Krakowa, do 5. Szpitala Wojskowego Klinicznego. Nie miałam żadnych problemów, po prostu odnalazłam się w każdej sytuacji. Jest nam bardzo miło.
Przede wszystkim ta szkoła nam dała bardzo dobre. Teraz ona będzie męczyć. Wzruszający moment. Wzruszający. Wzruszający moment. Za wykształcenie, za uszanowanie godności człowieka, pacjenta. Jakoś stała się ta szkoła naszą rodzinną szkołą. Nie wiem, jak to się stało, ale wszystkim atmosfera tej szkoły bardzo odpowiada i córki jedna po drugiej szły w ślady. No, szkoła nie tyle uczy uczniów i wychowuje, co z nimi żyje i jakby do dalszego życia przystosowuje, dlatego myślę, że czas spędzony w liceum to są chwile prawdziwego takiego rozkwitu intelektualnego i to właśnie dzisiaj słyszymy od naszych absolwentów, którzy nas odwiedzają, także jesteśmy szczęśliwi. Słyszałam o tej szkole bardzo dużo takich pozytywnych opinii, właśnie przez siostry jak najwięcej mi mówiły takiej samej prawdy, więc wiedziałam, że tu jest naprawdę fajnie. Jest mi bardzo miło, że mogłam się zapisać na kartach szkoły. Szkoła zasłynęła z tego, że jest tu najlepsza atmosfera w Bielsku, więc no, musiałyśmy tu już iść.